półtorej miesiąca nie robienia nic z piłką, nie widzenia się z kolegami, nie bycia w tej szatni, no, naprawdę źle wpływa na piłkarza, który ma do czynienia to już z tym od wielu, wielu lat i to widać po nas, że jesteśmy uśmiechnięci, że możemy wyjść na zielone murawy i robić to, co kochamy. No myślę, że fizycznie dobrze wyglądamy, bo mieliśmy rozpiskę dosyć solidną. Ja według swojej oceny uważam, że nawet mocniejszą niż w przerwie zimowej, więc fizycznie na pewno nic nie straciliśmy. Myślę, że spokojnie podtrzymaliśmy to, co już wypracowaliśmy, a na pewno brakowało piłki, brakowało zajęć takich typowych w grupie, gdzie można było zupełnie inaczej popracować. No ale mimo wszystko uważam, że ten czas dla nas nie był stracony i jeśli liga się zacznie, to będziemy przygotowani. Przede wszystkim liczymy na to, że ta liga będzie grana do końca, że Motor Lublin potwierdzi wyższość w tej lidze i awansuje po normalnym sezonie. Przygotowujemy się do tego i jesteśmy cały czas gotowi na to, żeby w każdej chwili wyjść na boiska i grać mecze o stawkę.